na słynnej Venice Beach, ulubionej plaży Jimiego Morrisona, to tutaj Jimmy poznał członków swojego zespołu, a teraz z całego świata przyjeżdżają tutaj fani The Doors, tacy jak ten za mną. Moje marzenia zaczęły się w Polsce, w Tarnowie. Mając lat może 12, 13, powiedziałam w szkole: słuchajcie dziewczyny, Jola któregoś dnia będzie mieszkała w Hollywood, będzie razem z tymi gwiazdami, które widzimy teraz na ekranie. Zamieszka w pięknym pałacyku pod tym znakiem Hollywood, bo miałyśmy kartkę, takie kartki, prawda, te, które pocztówki się wysyła. I właśnie pod tym znakiem wyjdzie za mąż, za pięknego księcia. Sukces u mnie łączy się równocześnie z marzeniami. Nie masz marzeń. Pracujesz jak wół od 9 do 5, do niczego nie dojdziesz. Musisz mieć marzenia.